Cześć. Na tym edukaście porozmawiamy na temat konsekwencji najazdu Niemiec na ZSRR wobec Polski. Na tym wykładzie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co stało się na Kresach Wschodnich po ataku niemieckim na ZSRR. Zwrócimy uwagę na sytuację więźniów polskich, opowiemy o próbach budowy Wojska Polskiego, a także o układzie pomiędzy rządem RP a przedstawicielami Związku Radzieckiego. Zapraszam. Najazd Niemiec na Związek Radziecki rozpoczął się 22 czerwca 1941 roku. Wojska niemieckie bardzo szybko posuwały się na wschód i w połowie lipca dotarły na przedpola Moskwy. Premier Sikorski bardzo szybko odpowiedział na te wydarzenia przemówieniem w radiu 23 czerwca 1941 roku. Sikorski mówił o klęsce Sowietów, mimo że byli oni sojusznikami niemieckimi. Zwracał się także z odezwą, aby rząd radziecki unieważnił umowy z Niemcami z 1939 roku. Przypominał też o losach prawie ćwierćmilionowej Rzeszy Polskich Jeńców Wojennych oraz o tysiącach Polaków zesłanych w głąb ZSRR. Wojna niemiecko-radziecka przyczyniła się także do setek ofiar ludności polskiej znajdującej się na Kresach. Najtragiczniejszy los spotkał więźniów, którzy podczas ewakuacji niejednokrotnie ginęli podczas bombardowań niemieckich, ale także w masowych egzekucjach wykonywanych przez NKWD. W trakcie ewakuacji zginęło około 80 tysięcy Polaków. W lipcu 1941 roku uruchomiono rozgłośnię radiową imienia Tadeusza Kościuszki, której apele wzywały Polaków do podjęcia walki z najeźdźcą niemieckim, nie mówiąc jednak nic o odbudowie państwa polskiego. W tym samym czasie dyplomacja angielska ułatwiła nawiązanie kontaktu pomiędzy rządem generała Sikorskiego i przedstawicielami ZSRR. Iwan Majski, radziecki ambasador w Londynie, wystosował notę do władz polskich, w którym stwierdził, że rząd radziecki pragnie państwa polskiego, jednak granicę wschodnią powinno opierać się na kryterium etnicznym. Majski zwrócił również uwagę, że jest gotów ułatwić powstanie w Moskwie Komitetu Narodowego, którego celem miało być stworzenie Armii Polskiej w ZSRR do walki z Niemcami. Na pierwszym spotkaniu z ambasadorem moskiewskim premier zażądał unieważnienia przez ZSRR traktatów rozbiorowych z Niemcami z 1939 roku, ale także otwarcie ambasady RP w Moskwie, utworzenie organizacji opiekującej się ludnością polską ZSRR oraz uwolnienia wszystkich Polaków pozbawionych wolności i stworzenia Armii Polskiej podległej władzom RP w Londynie. 30 lipca 1941 roku podpisano w Londynie układ między rządami RP i ZSRR nazywany Układem Sikorski-Majski. Traktaty ZSRR z Niemcami z 1939 roku zostały anulowane. Zapowiedziano również przywrócenie stosunków dyplomatycznych i udzielanie sobie wzajemnej pomocy w wojnie z Niemcami. W ZSRR miała powstać Armia Polska pod dowództwem mianowanym przez rząd RP. Dodatkowy protokół zawierał notę, w której rząd ZSRR udzieli amnestii wszystkim obywatelom Polski, których pozbawiono wolności na terytorium ZSRR. Zastanów się, co zapamiętałeś po tym wykładzie. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, jak premier RP zareagował na informacje o wkroczeniu wojsk niemieckich do ZSRR. Powinieneś wiedzieć również, jaki los spotkał więźniów polskich znajdujących się w więzieniach Związku Radzieckiego. Spróbuj odpowiedzieć również na pytanie, czym był i co w swej treści zawierał Układ Sikorski-Majski. Na koniec rozwiąż test, który znajduje się poniżej.